Ej, ale w sumie faktycznie, no patrzcie, jaki ruch jest na ten moment. Cały czas coś jeździ. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę państwa, mimo że nie było jeszcze takiej głównej aktualizacji, jakiejś większej na serwerze, tak doszła aktualizacja, która tyczy się mocno między innymi mojej osoby, bo jak napisał mi Amax, zostało dodanych trochę rzeczy dla ludzi, którzy posiadają własne serwery w PCD, jakby te prywatne. Także, tak jak napisał Amax, hej, przychodzę z takim info, bo ostatnio na odcinku słyszałem, że brakuje tu funkcji. Na prywatnych serwerach pojawił się nowy interfejs. Można kontrolować czas, pogodę, ruch uliczny oraz graczy. Teraz noc nie powinna być już problemem podczas nagrywek, podobnie jak boty. Także właśnie taką informację od Amaxa dostałem, więc dzisiaj sobie to przetestujemy. Przy okazji weźmiemy sobie jakiś ładny, fajny samochód. A jaki ładny samochód ostatnio mam na myśli? No to chyba wszyscy już mogli się spodziewać, o jaki samochód chodzi. Chociaż kolor bym wymienił, przepraszam, bo sobie dawno nie grałem i zapomniałem, że kolor muszę sobie sam wybrać jeszcze. Oczywiście na początku chciałbym też przypomnieć, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. No a jeżeli macie właśnie jakieś propozycje co do gier, do Robloxa, żebyśmy mogli w nie zagrać, nagrać, to też piszcie w komentarzach, bo bardzo chętnie bym sobie jakąś nową gierkę potestował. Oczywiście najlepiej coś w klimacie właśnie może samochodowym, a jeżeli macie coś innego, no to też możecie śmiało dawać. Ja sobie to wszystko potestuję, tylko jeszcze wykrywacz radarów włączę przy okazji, może sobie zrobimy jakąś paczkę, bo czemu miałbym nie zarobić? Powiem wam, że wczoraj w sumie jechałem na świeżutko, znowu golfikiem, znowu na Rzeszów tak naprawdę, bo byłem właśnie na weselu dobrego znajomego, więc traskę golfikiem odwaliłem, nawet drugą nocną trasę powrotną, wręcz z przejazdem taką drogą, kurczę, przy ekspresówce w ogóle, nie? Że jest kawałek asfaltu, a później okazuje się, że tego asfaltu już nie ma, same takie dziurska masakryczne. No tak Google Maps poprowadził, ale to chyba była jednocześnie faktycznie najszybsza droga, żeby do tej ekspresówki dojechać. Dobra, grzybno jeden. I powiem wam, że golfik przeszedł jakby test jazdy po takim terenie, także trzeba mu to przyznać, to jest golf bojowy w tym momencie, że przejeżdża po takich wertepach. No ale jak to zwykle człowiek w ogóle, jak to zwykle jest z samochodami, jak człowiek umyje rano samochód, bo wczoraj sobie właśnie rano ten samochód umyłem, to później oczywiście trzeba pojechać na jakąś trasę i ten samochód zaraz znowu jest brudny i człowiek sobie myśli, ja pierdzielę, to po co ja myłem ten samochód? No ale z jednej strony, wiecie, jak się gdzieś ostatnio jechało, to te muszki jakieś inne tam pierdoły się ponabijały na samochód, umyty został, to teraz nowe miejsce się zebrało dla nowych po prostu muszek czy innych rzeczy, które się rozbijają na masce samochodu i nie tylko. Także, no dobra, lecimy sobie do Grzybna to jest taka trasa dosyć prosta. No i przy okazji możemy sobie sprawdzić, bo jeżeli nie wiecie, na serwerze prywatnym mamy ten znaczek. Jeżeli ktoś do tej pory nie wie, no to ten znaczek oznacza, że jesteśmy na serwerze prywatnym. No i teraz tak wygląda menu serwera prywatnego. Możemy sobie środowisko sprawdzić. Możemy pogodę włączyć i wyłączyć. Change the time and weather. Czyli w jaki sposób... W sensie, jeżeli tak zrobimy, to pogoda po prostu będzie się nie zmieniała, tak? A jeżeli tak zrobimy, to co? Pogoda się zmienia? Dobrze, gdyby jakieś wytłumaczenie było, bo w sumie nie wiem, co to znaczy, że pogoda i co dalej. Ale input time, to jest ciekawa opcja. Wpiszę tu 12. O, patrzcie, jak to szybko działa. Ej, dobra, to działa błyskawicznie po prostu. To jest świetna opcja. Boże, jak mi tego brakuje nawet w GTA czy w innych grach. Po prostu dlatego to jest giga plus takiego Robloxa i grania właśnie na serwerze, gdzie jest fajna, ogarnięta administracja, która potrafi wprowadzać jakieś zmiany. No patrzcie na to, to jest idealna rzecz do nagrywek, do tego typu rzeczy, do zabawy nawet jakiejkolwiek na serwerze prywatnym. To teraz tak, 02, 03, 04, 05, 06, 07, już jest rano, już się robi dzień. 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, już jest ciemno, 19, 20, 21, 22, 23 i 24, czyli powiedzmy taka 12 chyba byłaby najlepsza. Pytanie brzmi teraz dalej, czy my możemy coś jeszcze zmienić? No właśnie, jak zmienić pogodę? W sensie, czy można zmienić pogodę właśnie z takiej, że jest słoneczna, na przykład na taką, że jest deszczowa? To jest jeszcze moje pytanie, czy można coś takiego zrobić? Bo szczerze powiedziawszy, w ogóle fajnie by było, gdyby można było zrobić coś takiego, tylko ja mówię, ja nie mam pojęcia, czy można takie rzeczy zaimplementować, gdzie jest jakby max, który możemy rzeczy zrobić na serwerze. No bo w teorii, na takim serwerze mogłoby być zrobione coś w stylu takiego luźnego, oczywiście uproszczonego trainera z GTA chociażby, nie? Bo już mi to przypomina to, że można właśnie zmienić tę godzinę, to, że można byłoby pogodę zmienić, tam jakieś kilka takich podstawowych opcji jeszcze pozmieniać i faktycznie jest to taki trochę uproszczony trainer, ale bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem. To jest świetna rzecz. To jest aktualizacja, która jeżeli po prostu nie gracie na serwerze prywatnym, to wiecie, dla was to jest nic. No, ale dla mnie na przykład to jest bardzo dużo, dlatego mega, mega dziękuję. Nawet do tego, żeby zrobić, wiecie, miniaturkę jakąś i nie czekać kilkunastu minut przez noc do dnia, żeby właśnie miniaturkę zrobić, tak jak już czasami miało to miejsce, albo czasami trzeba było specjalnie przez to zrobić jakąś nocną miniaturkę, chociaż się nie chciało. I właśnie teraz można sobie po prostu dać dzień. Tylko właśnie jeszcze mnie ta pogoda zastanawia. Czy można zrobić coś w stylu, może pasek właśnie do przesuwania i pogoda w stylu taka neutralna, pogoda z lekkimi chmurami, pogoda, nie wiem, bez zachmurzenia, słoneczko i pogoda deszczowa, czy pogoda mglista, nie? Tam kilka po prostu zrobić takich, jak właśnie w trainerze było opcji. To też wydawałoby się bardzo, bardzo fajne, bo w tym momencie po prostu nie wiem, na czym polega ten pasek z pogodą. Dobra, wróciliśmy sobie do Sławna, żeby odebrać od nowa przesyłkę i od razu mogę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy ja na tym kanale w ogóle o tym mówiłem, a chyba mówiłem, że chciałbym się właśnie wybrać do Sławna czy Darłowa na wakacje na 1-2 dni, żeby tam coś ponagrywać po prostu z tamtego regionu i porobić trochę odcinków vlogowych właśnie z odkrywania rzeczy. Może żebyście napisali taką listę, nie wiem, 10 miejsc, które chcielibyście na bazie mapy w PCD, o, na bazie tej mapy 10 miejsc w prawdziwym życiu, które chcielibyście, żebym odwiedził na tej trasie, nie? Żeby sprawdzić. Na pewno będę sprawdzał rzeczy typu takie główne, które są w mieście, po prostu w Darłowie i w Sławnie, ale jeżeli uda mi się ogarnąć coś do przejazdu jeszcze tym DW205 i tą główną drogą, plus żeby wpaść na Malechowo, właśnie jakiś albo rower muszę ogarnąć, albo wypożyczyć mogę motocykl, albo samochód, chociaż raczej wolałbym na jednośladzie gdzieś tam pojeździć. No to żebym miał przynajmniej takich 10 najlepszych miejsc, które chcielibyście, żebym porównał, jak wyglądają w prawdziwości, a jak wyglądają właśnie w grze, nie? Żeby w ten sposób sobie to zrobić. Myślę, że to by była całkiem fajna rzecz dla was. No i jeżeli chodzi o termin, to myślałem wstępnie gdzieś pod koniec czerwca. No nie będę oczywiście zdradzał dosłownie dokładnego terminu, ale myślę, że ostatni tydzień czerwca na przykład, jak już wakacje się zaczną, bo tam wakacje chyba koło 23, nie? Się chyba zaczynają. Więc coś koło tego chciałbym tam pojechać. I to pewnie też, wiecie, bym pojechał sobie tak, że najpierw jeden dzień na Warszawę, później drugi dzień, czy dwa dni może nawet spędzić tutaj, zależy jakby mi się udało z tym wszystkim obrobić. Później myślałem coś o Szczecinie, no i gdzieś zjechać właśnie na dół, ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze trochę czasu mam, bo i tak będę musiał pociągami pojeździć, więc muszę czekać do nowego rozkładu jazdy. Nowy rozkład jazdy dopiero będzie chyba za jakiś czas, jeżeli chodzi o PKP. Gdzieś na początku czerwca ma chyba wyjść. Dobra, kolejna rzecz, którą możemy zrobić. AI Traffic, to mnie w sumie bardzo, bardzo ciekawi. I mamy opcję w AI Traffic. Możemy sobie wybrać, żeby był wyłączony ten trafik. Możemy wybrać niski, średni, wysoki lub ekstremalnie duży. I możemy też, żeby ustawić, żeby był neutralny, spokojny oraz agresywny. Ciekawi mnie to w sumie, powiem wam. Dobra. Extreme traffic i agresywny traffic.
Zobaczymy, co się wydarzy na serwerze. No i jeszcze możemy manage players. Aha, respawn, kopnięcie, ban, odbanuj. Możemy odbanować wpisując nazwę czyjąś. Zbanować, jeżeli kogoś zobaczymy. Skikować, po prostu kogoś wyrzucić. I zrespić kogoś? W jaki sposób w ogóle mogę zrespić? To też jest ciekawa opcja. Ale to będę musiał przetestować po prostu już jak z kimś zagram. Ewentualnie jakąś po prostu większą grupą. Dobra. Extreme AI. Ciekawi mnie to, czy ja bym musiał wyjść, czy coś... Coś się musi odświeżyć, czy na bieżąco to łapie i się odświeża. No nie wiem, zobaczymy, czy ten Extreme i Aggressive to coś zmieni. Nie wiem, może to, że ci ludzie będą bardzo szybko jeździć chociażby tymi samochodami. Jest też taka szansa, nie? Że boty będą po prostu bardzo, bardzo szybkie. Ciekawi mnie, czy gdzie tych botów mogło być więcej. Ale w sumie też można zrobić takie odcinki typu sprawdzamy boty na różnym poziomie, nie? Bo to dzisiaj tak po prostu sobie włączam te opcje, żeby na szybko coś tam zobaczyć, ale... Ale faktycznie, patrzcie, czy zasuwa ten... No to tak... Tak się trzymają raczej ruchu drogowego. Ale faktycznie mam wrażenie, że jest zwiększona liczba botów. Teraz wyjeżdżają dopiero te boty wszystkie. Ej, ale w sumie faktycznie, no patrzcie, jaki ruch jest na ten moment. Cały czas coś jeździ. 1350, dobra. Ej, no faktycznie, cały czas coś jedzie na ten moment. Dobra, i teraz w tę stronę. O kurczę, ej, ale korek się zrobił wręcz. No patrzcie, cały czas wyjeżdżają samochody nowe. Dobra, jedźże gościu, jedź. No czemu tak wolno jedziesz? Szybciej tamtym. Dobra. Już wyjechaliśmy, możemy go wyprzedzać. W takim razie. Ej, ale faktycznie ruch nagle się mocno zwiększył. Dawno nie widziałem, żeby tyle botów jeździło, żeby tyle samochodów jeździło po prostu. O, i faktycznie wbił się we mnie pan BMW agresywny. Agresywne BMW się wbiło. Dobra, teraz tak, podjedźmy sobie na Malechowo do Ulenbergu i zgarnijmy jakąś paczkę, żebyśmy mogli gdzieś dostarczyć. Ej, ten kontener zawsze tak wyglądał w ogóle? Ten tu po prawej stronie? Ej, co w ogóle chce od nas ten Rafał? To jest moje takie pytanie za 100 tysięcy punktów. Czego chce Rafał? Grzybno jest bardzo blisko Sławna, czyli nie opłaca się raczej tak przejechać do góry. Dobra, wyjadę mu tutaj w ten sposób. Nie ustąpię mu pierwszeństwa. Daleko był, nie musiałem ustąpić mu pierwszeństwa, po prostu, od co. No okej, jedziemy tą trasą. W ogóle, czy słyszeliście właśnie coś odnośnie nowych aktualizacji na PCD? Jeżeli ktoś coś z was słyszał, to też może dać znać w komentarzu. Ja tam na bieżąco z Discordem PCD niestety nie jestem. Szczególnie, że właśnie ostatnie dni po prostu mnie też nie było. No, ale jeżeli coś wiecie, to możecie dawać znać. Ciekawią mnie te pociągi chociażby, nie? Co, jak to wygląda teraz z pociągami? Kiedy może one będą uruchomione, czy to po jakiejś większej aktualizacji, mniejszej? Tam widziałem, że ktoś z was pisał odnośnie chyba śmieciarek, że już 3 na 3 są zrobione, coś takiego, ale to też wiecie, gdzieś tam przyjdzie na to czas jeszcze. Dobra, a teraz do Grzybna, proszę bardzo. Ale właśnie ciekawi mnie w sumie, odnośnie jeszcze znowu wracając do tej wycieczki, którą chcę zrobić na Sławno i Darłowo. Ciekawią mnie te miejsca, które wypiszecie. Że które miejsca są takimi, które was naprawdę interesują. Czy na przykład bar pod Dzikiem, czy istnieje, czy może istnieje faktycznie taka wielka firma spedycyjna, gdzie wyjeżdżają sobie ciężaróweczki z różnymi towarami. Czy może faktycznie ta straż pożarna wygląda podobnie? No ciekawi mnie to, powiem wam, mega. Jestem mega zajarany na tę podróż. Kawał drogi co prawda mam, dlatego to będę rozbijał tak na te przejazdy, jakby ktoś się zastanawiał, a dlaczego tam na Warszawie, żeby nie bezpośrednio tutaj. No bo mam kawał drogi z Przemyśla chyba do Sławna, ile? 11 godzin pociągiem? Proszę was. To już sobie wolę rozbić właśnie na parę dni i się przejechać. Ale faktycznie największym wyzwaniem
będzie po prostu wypożyczenie gdzieś tam rowera. Bo też ciekawi mnie, czy na przykład opłacałoby się pojechać tak. Bo w Sławnie bym wolał się chyba zatrzymać, ale nie wiem, nie jestem pewny, czy będzie jeszcze coś do wynajęcia w Sławnie, bo widziałem, że w Sławnie to tak dosyć słabo jest z wynajmem czegoś przez jakiś Booking czy inną stronę tego typu, czy przez Airbnb. Więc ostatecznie jeszcze jakieś Darłowo czy coś też jest ok, jest blisko na szczęście ze Sławna. No ale właśnie ciekawi mnie, czy w Darłowie może coś by dało radę prędzej wypożyczyć jakiś rower. Tylko z drugiej strony to też może być taka miejscówka, która będzie mocno nacechowana takim podejściem i cenami i w ogóle usługami do zbijania z ludzi kasy z ludzi po prostu, którzy tam przyjeżdżają, nie? Byłem też za dzieciaka, jechałem parę razy nad morze polskie. Byłem gdzieś w Mielnie, we Władysławowie, w Ustce. Co jest jeszcze? Jastrzębia Góra? Coś takiego? Pamiętam, ja się zawsze śmiałem, że Jastrzębia Dziura po prostu. Że tam nic nie... Tam było jakieś stare kino. Tam oglądałem Terminatora chyba z Christianem Bale'em bodajże. Taki był jeden, ten no, wtedy nowszy Terminator. No, ale tak, to nie było nic ciekawego za bardzo w tym miejscu. Na Helu też w sumie byłem, no do Mielna, parę razy chyba w Mielnie z rodziną byliśmy, jeszcze tam z inną rodziną też. Więc gdzieś tam się najeździłem i w sumie kojarzy mi się to z taką właśnie promenadą, z jakimś zbijaniem kaski, chociaż z drugiej strony tak... Nie, no do Gdańska trudno to porównać, prędzej do Sopotu może samego w sobie. Że Sopot już tak trochę wyglądał, jak też byłem. 2 lata temu w sumie byłem i w Gdańsku, i w Sopocie, jak robiłem ten trip dookoła Polski. No i Sopot był taki już bardzo nastawiony na klientelę, nie? Dobra, i teraz tak. Zmieniła mi się godzina, jak widzicie, na nocną, a pogodę mam wyłączoną. Jak zatrzymać czas? To jest moje pytanie. 12 znowu. Mogę to zrobić i dam pogodę, zaznaczę teraz. Co zmienia mi zaznaczenie tej pogody? I teraz tak samo, ten trafik jest niby extreme z jednej strony, ale z drugiej strony dawno nic obok mnie nie przejeżdżało i ciekawi mnie to, czy po prostu ten trafik został wypuszczony, że tak powiem, właśnie tam na Malechowie, nie? Widzieliśmy, że jechał dosłownie samochód za samochodem na Malechowie. I one co, teraz po prostu może jeżdżą po serwerze cały czas i po prostu jest tam jakaś liczba typu jeździ sobie 10 samochodów na serwerze w tym momencie. A jeżeli dałbym medium, to by jeździło 7 samochodów, nie? Ciekawi mnie, czy to w ten sposób, czy jakoś inaczej. Policja w tym miejscu, w nieoznakowanym jeszcze. O kurcze, dobra, tego się nie spodziewałem, siemano. Ej, dobra, nie spodziewałem się policjanta w tym miejscu, powiem wam, w nieoznakowanym jeszcze. Okej, okay, no to niezła przygoda policyjna przeżyta przeze mnie. Ej, ale to jest nieoznakowany, czy jak? Czekajcie, to jest... Ej, to jest mapka Beskidu. Jest mapa na GPS-ie. Ej, to jest jego policyjny samochód, czy jak? Policja tak w ogóle może sobie w ten sposób stanąć w nieoznakowanym i w krzaczorach jakiś? Ty, no tak... I to w Pątnowie, ty! Ja tutaj jeszcze policji w Pątnowie nie widziałem, powiem wam. Jeżeli mam być szczery, no to nie widziałem w tym miejscu policyjki. Do tej pory. Dzień dobry, witam pana policji. Ty! Od niego się nawet odbić mogę! Tego w sumie też nie wiedziałem. Dobra, proszę bardzo, robię sobie zdjęcia z policjantem, żeby mieć na przyszłość, nie? O, patrzcie, policjant mnie tutaj złapał. O kurcze, niedobrze. Bardzo niedobrze, pan policjant, zły i niedobry pan policjant. Dobra, jadę od ciebie, fajo głupia. Jadę, nara, nara. A tu ty! A ten kolega po co tu stoi? Jak jestem sam na serwerze? To może być odnośnie tego busa, co jeździ po DW205 w sumie, nie? Coś takiego chyba. Ten gość stoi dlatego, że busik jeździ. Ale to też jest fajna sprawa. Mega mi się to podoba.
Że sobie taki mały bus jeździ po DW205, zabiera ludzi. I faktycznie można coś spotkać. Dobra, jest jakiś wóz, w końcu przejechał. Tutaj znowu człowiek na przystanku. Chyba, że to jest jakiś easter egg nowy. Dobra, sprawdźmy to. Czy jeszcze na jakimś przystanku kogoś spotkamy? Jest taka szansa. Ewentualnie tego busa moglibyśmy gdzieś tu minąć jeszcze po drodze. No nie, tutaj na przystanku nikogo nie było. A tego busa też nigdzie nie widzę, nie? Więc nie wiem, czy to taka dobra opcja jest z tym busem. No dobra, proszę państwa, ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Zadałem trochę pytań, na które bym potrzebował odpowiedzi. Z drugiej strony też potrzebuję trochę pytań, żeby tych odpowiedzi poudzielać. Także dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.